serdecznie witam wszystkich na przedstawieniu teatralnym przygotowanym przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem pod opieką pani Beaty Makaryk oraz pani Małgorzaty Zinkiewicz. Witam panią dyrektor przedszkola w Czarnem, panią dyrektor ZSP w Czarnem, rodziców, opiekunów i was, kochane przedszkolaki. Niedawno było wasze święto, Dzień Dziecka. Z tej okazji postanowiliśmy zrobić wam małą niespodziankę. Dziś, drogie dzieci, obejrzycie znaną baśń Kopciuszka. Życzymy miłego oglądania i zapraszamy na nasz występ. Bardzo dawno, może przed wieki, przed dwoma wiekami czy trzema, w pewnym królestwie dalekim, którego dzisiaj już nie ma i na mapie go znaleźć nie można, mieszkała wdowa zamożna. A taka była bogata, że sypiała na pięciu piernach. Otulała się w kołdry puchowe i trzy jaśni wkładała pod głowę. Miała trzy krowy, trzy kozy, dwie córki brzydule, które kochała czule, i pasierbicę sierotę, której w domu najgorszą dawała robotę. Taką, co to brudzi i smoli. Dwie córki brzydule do woli wylegują się w łóżku, a macocha sierotkę pogani. Bierz się do pracy ostro, śniadanie podaj siostrom. I rób jak ci mówię, zmyj naczynia, wyczyść obuwie, napal w piecach umieć sadzę, a śpiesz się, ja ci dobrze radzę. Bo córeczki moje są wątłe, szkoda ich każdego paluszka. Ruszaj się, to robota sam raz na Kopciuszka. Stąd poszło, że środkę nazywano Kopciuszkiem, a ona podzierała łzy fartuszkiem. Szorowała, parowała i przy pracy tak cichutko sobie śpiewała. Hejże, płynie woda, a ja jestem młoda. Woda płynie, hejże, to się w wodzie przejrze. Niech mi powie woda, czyja to uroda. Czy odbija woda mnie, czy to jestem ja, czy nie. A macocha z córkami siedziały w salonie. Kremem nacierały dłonie, szlifowały paznokietki różowe i taką prowadziły rozmowę. Czemu moja córeczka jest w wąsach? Czemu moja haneczka się drąsa? Bo usterko się ze mnie natrząsa! Nie pomogą koronki i diule, gdy się widzi taką brzydulę. A ty, Tasieńko, czemuś tak krzywa? Na czym ci córeczko zbywa? Że brzydka jest, zostanę starą bandlą. Ja bym w chęciu wszystkie lustra potukła, bo wygląda w nich jak ta kukła. To nieprawda! Buziaczek masz słodki, dla mnie obie jesteście ślicznotki. Porównać was można z piatuszkiem, a nie takim kocmochem Kopciuszkiem. Ale gdybym wyładniała, ja bym wszystko oddała. I sukienkę z koronek, i złoty pierścionek. Oj, mamo, mamo! To ciągle w kółko to samo. Nie chcę być księżniczką, chcę mieć ładne liczko, ręce i stopy. Nie chcę nic więcej. Oj, mamo, oj, mamo! Ciągle w kółko to samo. W tym czasie królestwo znajdowało się pod władzą starego króla. Pewnego dnia władca na długim i burzliwym spotkaniu z ministrami zdecydował, że nadeszła właściwa chwila, żeby jego syn ożenił się i przejął tron. Ministrowie przygotowali długą listę wszystkich panią z królestwa. Pan miał się odbyć na początku miesiąca. Gdzieś niedaleko. To Herold! No dość smutnych minek, dość narzekaj. Lecimy na rynek, a ty, Kopciuszku, do kuchni. Sukienki jedwabie. Zapraszam serdecznie, panie. Szale, a dla pani może korale. Taka piękna sukienka, to chyba dla mnie. Idealna. Myślę, że to będzie pani pasować. Spójrz, mamo, kupisz mi ją? Jaka piękna. Do szlachty, do mieszczan. Król jegomość wielce wzruszony ogłasza na wszystkie strony, że jak każe pradawny zwyczaj, szuka nadobnej żony dla syna królewicza. Obwieszczam więc wszystkim i wszędzie, że dnia 5 czerwca w pałacu bal się odbędzie. A którą pannę królewicz wybierze, której da pierścień i słowo, ta będzie przyszłą królową. Pani wybierze.
Mamo, chcę być na balu. Chcę pójść, złocistym szalów. Jest babcienki. Sprawna nowe sukienki. Ech, me córeczki drogie, wszystko w mieście wykupimy wam dodać urody. Kopciuszku, do roboty! Zabij mi papiloty! Kopciuszku, patrz, bruna się splama na tłasie! Gdzie są moje pączoszki? Widziałaś moją sukienkę w groszki? Już niosę, daję, lecę! Kopciuszku, idź powiedz woźnicy, niech już konie zaprzęga. Pojedziemy karetą. No śpiesz się! Już lecę, pani matko! Szybciej, Kopciuszku! Szybciej! Przecież nie mam całego dnia. Mamo, jestem gotowa! Jak cię uzi, królowa! Chyba jej serce zmięknie, bo wyglądasz tak pięknie. A ja co powiesz, mamo? Ty wyglądasz tak samo, napatrzeć się nie mogę, ale czas ruszać w drogę. A ty, Kopciuszku, przebieraj drogę. Ujechała macocha, siostry się wystroiły, a ja już nie mam sił. Nie mam sił. Muszę wciąż jak kot smołu wybierać groch z popiołu. Smutny jest los Kopciuszka. Czy ja nie mam serduszka? Smutny jest los Kopciuszka. Czy ja nie mam serduszka? Słyszę jego pukanie. Słyszę jego pukanie. Co to? Ale już północ, bije 12.
kto ją pierwszy złapie, złoty pierścień ode mnie dostanie. Pantofelek zgubiła na schodach. Syn królewski kazał obwieścić tłumaczom, że poślubi pannę, na której nóżkę pantofelek będzie sam raz. Wysłał też z tym pantofelkiem zaufanego dwora, aby się zajął przyjaciół. Do szlachty, do mieszczan. Król jego moc kieruje orędzie. Straż królewska poszukiwać ma wszędzie. A gdy znajdzie się właścicielka pantofelka, w otoczeniu dam i rycerzy do pałacu ją sprowadzić należy. Gdy ta wieść rozeszła się po mieście, panien chyba ze 200 czekał. Proszę mi wierzyć, by pantofelek przynieść. Królewscy strażnicy chodzili od domu do domu i szukali, gdzie ta nóżka niewielka, która pasuje do pantofelka. Pierwsza. Nóżka! Nie może pana! Proszę, ja! Wreszcie do mieszkania macochy. A córeczki jedwabne pończochy stopy przystroiły. I pantofelek pchają z całej siły. Lecz na nic to się stało, bo wybranka królewicza miała stopkę bardzo małą. Thank you.
już mówił ci, weź serce me na chwilę i powiedz mi. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Do zobaczenia.